Zespół Pieśni i Tańca Komorno. Dzisiaj wpadliśmy na próbę. Po raz pierwszy stroje krakowskie, no i po raz pierwszy w tych strojach Państwo zatańczyli. Tak jest. Dzisiaj pierwszy raz, a zespół w ogóle powstał 13 lat temu na podbudowie zespołu młodzieżowego przy Zespole Szkół Komornych. Stąd nazywa się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kozielskiej Komorno. Długa nazwa. Długa nazwa, ale nie trudna do zapamiętania. Nie trudna do zapamiętania, bo w zasadzie to o Was się mówi Zespół Komorno. To prawda, zespół komorno, ale przy wyjazdowych spotkaniach z publicznością dobrze zaznaczyć, że jesteśmy zespołem ziemi kozielskiej, a czasami pozwalamy sobie powiedzieć ziemi opolskiej. Zatem dokąd wyjeżdżacie? Byliśmy już na kilku występach za granicą. Byliśmy we Francji, byliśmy w Niemczech. Mamy długoletnią przyjaźń z Ukrainą. Gościmy członków zaprzyjaźnionego zespołu z Ukrainy u nas i wyjeżdżamy wielokrotnie na Ukrainę. Byliśmy w Niemczech, w Bitburgu, na takich prestiżowych imprezach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, na 20-leciu Polonii Węgierskiej na Węgrzech. Także no, tą historię mamy tak w zespole dosyć dużą wyjazdową. Pani Małgosia powiedziała o dalekich wyjazdach, a my sobie bardzo, bardzo cenimy te najbliższe występy dla rodzimej tutaj publiczności. A nie, jeszcze Małgosia nie powiedziała, że bardzo prestiżowy występ to był w Warszawie, w Pałacu Kultury, w Sali Kongresowej w Warszawie. Jak pan sobie radzi z tyloma kobietami? Bo z mężczyznami to rozumiem. Można zwrócić parę krótkich słów żołnierskich i już będzie w porządku. Ale jak tu sobie radzić z tyloma kobietami? Jakoś potrafię. Nie mam do tej pory żadnych problemów. Rozumiem. Urok osobisty. Dokładnie. Mój nie. Ja bardziej doceniam urok tych moich dziewcząt. Ale tak naprawdę to rzeczywiście nasz choreograf i fundament i źródło wszystkich pomysłów ma ogromny urok osobisty. To jest taki pan dżentelmen, który potrafi zwrócić uwagę tak, że człowiek no, kamienieje, ale natychmiast się podporządkowuje i w jednej minucie robi wszystko, co szef każe. No, ale został pan wychwalony, aż taki wyższy. Tak, ja... Nie do końca w to wierzę, bo inaczej na próbie się zachowują. Nie są takie miłe jak w tej chwili. Oj. No żartuję. Dzisiaj cudowne kobiety w pięknych krakowskich strojach. Te stroje są nowe. Kto ufundował? Stroje są zakupione z naszych własnych środków. Udało nam się gdzieś zarobić pieniądze. Troszeczkę pozyskaliśmy funduszy z Unii Europejskiej. No i zakupiliśmy stroje. Drogie były. To są stroje, które zawsze sięgają rzędu 3-4 tysięcy. I to są pojedyncze elementy, ale cały taki strój krakowski łącznie z butami, to trzeba liczyć z chustą, ze wszystkimi dodatkami, około 3 tysięcy. Thank you.
Państwo są tacy sami sterem, żeglarzem, okrętem, czy na przykład, nie wiem, w Domu Kultury tańczycie. No wiem, że wykorzystujecie w tej chwili salę tak zwanego Kubiczka, czyli Domu Kultury na osiedlu Koźle Rogi. Tak, od 3 lat jesteśmy tutaj. Wcześniej ćwiczyliśmy w budynku z internatu zespołu szkół w Komornie. Z racji, że nie ma w tej chwili ogrzewania w tym pomieszczeniu, no, z koniecznością musieliśmy się tu przenieść. Dom Kultury Kędzierzyn-Koźle nie robił problemów. Dziękujemy im za to, że możemy tu ćwiczyć. Ukazały się już płyty, już nawet nie wiem ile, 2, 3 płyty DVD. 5 płyt, to gratuluję, 5 płyt i ostatnio ukazała się płyta Suity Śląskiej, ale prawdą jest, że nie wszystkie 5 płyt to są płyty DVD. Płyt DVD mamy dopiero 2. Nagranie mamy Suity Tańców Śląskich, to jest właśnie ta najnowsza płyta, i Suita Tańców Narodowych. Natomiast pozostałe 3 płyty, o których tutaj mówimy, to są płyty na razie tylko z muzyką do suity tańców lubelskich, do suity tańców warszawskich i do suity tańców, Małgosiu, śląskich, tak. Zespół Pieśni i Tańca, zatem co śpiewacie? Śpiewamy w zasadzie wszystko. To wszystko to, co tańczymy, śpiewamy. Mamy kilku solistów. Śpiewa z nami w zespole Ewa Wyszyńska-Cwalińska, która kiedyś wcześniej śpiewała w zespole Bierawianie. Pamiętam. Tak, także to jest nasza gwiazda. Ale też nie tylko Ela. Śpiewają bardzo pięknie panowie. No i też dziewczętom niektórym udało się też nagrać piosenki na suicie warszawskiej. No nie możemy nie wspomnieć o koledze Romku Patrzałku, który jest odpowiedzialny za stronę muzyczną. Dzisiaj go nie ma akurat, ale jemu dużo zawdzięczamy, że potrafimy śpiewać i mamy nagrania dobre, tak jakie mamy, to jest zasługa właśnie Romka Patrzałka. Może jeszcze tak wtrącę, był pan tutaj dzisiaj na płycie, obserwował nasze tańce, ale nasze próby wyglądają w ten sposób, że ćwiczymy, tańczymy nowe, przypominamy sobie rzeczy, które już znamy, poznajemy nowe, ale także mamy pół godziny też próbę śpiewaną. Kiedy będziemy mogli obejrzeć suitę krakowską? Tego nie wiemy. Być może, że w czasie wakacji. Nie mamy w tej chwili planów. Wiem tylko, że mamy wystąpić w Grudyni. Dzisiaj miała jedna z koleżanek ogłosić, ale tak naprawdę nie wiem, kiedy pokażemy te krakowskie. Opracowanie takiej suity to jest okres około 2 lat. To jest właśnie tutaj dzięki panu. Aż mi się usta otworzyły ze zdziwienia. Tak, to jest około 2 lat. Opracowanie choreografii, nagranie muzyki, nauczenie się śpiewów tych ludowych, pozyskanie środków na stroje. Cały taki projekt, no, to jest około 2 do 3 lat. Czyli w zasadzie cała skomplikowana maszyneria. To, co dzisiaj żeśmy mogli pokazać, to jest 1/8 Krakowa. Zatem teraz zapraszamy na co? Na coś z płyty DVD. No ja myślę, że teraz zapraszamy na suitę tańców śląskich, bo to właśnie jest na naszej ostatniej płycie. Przepiękne tańce, przepiękna muzyka. I przepiękne stroje. I przepiękne stroje, i przepiękna, bo nasze śląskie. I przepiękna sceneria, bo płytę tak. Tą nagrywaliśmy w Bierkowicach. W skansenie wsi opolskiej.